Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rok temu, 1 października, odbyło się pierwsze posiedzenie rządu, które prowadziła pani premier Ewa Kopacz. To czas na dokonania po pół roku podsumowań. Pani premier, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, 1 października ubiegłego roku przedstawiałam w Sejmie plan działań mojego rządu. Przejmowałam obowiązki premiera w specyficznym momencie, na rok przed końcem kadencji. Przedstawiłam plan, który mogę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością nazwać racjonalny, konkretny i wolny od demagogii. Dziś mogę powiedzieć, że ponad 50% tego, co zadeklarowałam w exposé, zostało zrealizowane. Są dzisiaj ze mną ludzie w różnym wieku, z różnych stron Polski, różnych zawodów. Są ze mną seniorzy, studenci, żołnierze, polskie rodziny, przedstawiciele szkół. Łączy tych ludzi jedno. Dotrzymałam danej im obietnicy. Zacznę jednak od tego, co mi się niestety nie udało. Miałam szczerą wolę, by zmienić stan debaty publicznej w Polsce. Zachęcałam opozycję nie tylko do krytyki rządu, co jest oczywiście oczywistym jej prawem, ale także do współpracy. Wiele moich projektów, bezpieczeństwo, polityka prorodzinna i działania na rzecz tworzenia miejsc pracy, dotyczy dziedzin, w których nie powinno się politykować, a starać się działać razem. Niestety radykalizm naszych oponentów narasta, a język debaty publicznej staje się coraz bardziej brutalny. Boli mnie, gdy próbuje się dla celów politycznych straszyć Polaków. Dobitnie wybrzmiało to w czasie, gdy przyjmowaliśmy konwencję antyprzemocową i ustawę o leczeniu bezpłodności, w której regulujemy kwestie in vitro. To nieprawda, że walka z przemocą w rodzinie, że danie ludziom szansy na zostanie rodzicami, to zamach na tradycję i próba niszczenia polskich rodzin. Straszono nas już euroregionami,
straszono konstytucją z 1997 roku, straszono wejściem do Unii Europejskiej, straszono wreszcie traktatem lizbońskim. Żadna z tych gróźb się nie sprawdziła. Ci, którzy straszyli, nie mieli racji wtedy, nie mają racji również teraz. Wiele problemów, z którymi musiałam się zmierzyć, długo czekało na swoje rozwiązanie. Czasami zbyt długo. Wiele z nich było uważanych za nierozwiązywalne i przestrzegano mnie, żeby ich nie dotykać. Zarówno wtedy, gdy trzeba było rozwiązywać poważne problemy na Śląsku, jak i wtedy, gdy przekonywałam do przyjęcia konwencji antyprzemocowej, nie kierowałam się polityczną kalkulacją, a jedynie odpowiedzialnością przed Polkami i Polakami za to, żeby mieli poczucie życia w państwie zapewniającym pracę, bezpieczeństwo i poczucie wolności. W exposé zwróciłam szczególną uwagę na kwestie dotyczące obronności i bezpieczeństwa. Silna polska armia jest fundamentem tego bezpieczeństwa. Przyjęliśmy zasadę przeznaczania 2% PKB na obronność. Przyjęliśmy plan wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Utworzyliśmy Centrum Weterana. Bardzo ważnym kierunkiem działań mojego rządu jest polityka demograficzna. W najszerszym tego słowa znaczeniu wspieranie polskiej rodziny, wspieranie dzietności to także elementy bezpieczeństwa Polski. Chcę, żeby państwo coraz bardziej starało się pomagać tym, którzy pragną mieć dzieci. Właśnie dlatego prawie dwukrotnie zwiększyliśmy wydatki na budowę żłobków. Wprowadziliśmy korzystne zmiany w urlopach rodzicielskich. Od stycznia 2015 roku Polacy mogą korzystać z ulg na dzieci na nowych, lepszych zasadach. Ulga jest teraz większa i korzystniejsza dla rodzin wielodzietnych. Wprowadziliśmy także zasadę złotówka za złotówkę w świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że w kieszeniach polskich rodzin pozostanie 384 milionów złotych. Bardzo się cieszę, że od września tego roku zostanie zlikwidowane tak zwane śmieciowe jedzenie w naszych szkołach. Zgodnie z moją zapowiedzią Rada Ministrów przyjęła program Senior Vigor. W Polsce mamy coraz więcej ludzi starszych. Bardzo często starość oznacza niestety samotność, narastające problemy zdrowotne, poczucie wykluczenia. Chcemy, by dzienne domy opieki dla seniorów zapewniały ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Jeszcze w tym roku powstanie lub zostanie doposażonych 100 tego typu placówek. Najpierw w gminach o najniższych dochodach na mieszkańca i najwyższym odsetku ludzi starszych. Docelowo powstanie aż 1200 takich placówek. Na realizację tego przeznaczymy 370 milionów złotych. Dokonaliśmy waloryzacji rent i emerytur. Przeznaczyliśmy na ten cel 3,5 miliarda złotych. Zrealizowałam swoją obietnicę dotyczącą wydłużenia programu De Minimis do roku 2016 i rozszerzenia go o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Tylko w roku 2014 z gwarancji tych skorzystało prawie 74 tysiące przedsiębiorców. Zapowiedź, do której jestem szczególnie przywiązana, to założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej. Dziś ich projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych. Fundamentem nowej ordynacji ma być upodmiotowienie podatnika jako tego, który składając daninę publiczną ma być przez swoje państwo przede wszystkim szanowany. Bo to z pieniędzy podatników żyją urzędnicy, a państwo może funkcjonować. Szanowni Państwo, żadna z konkretnych spraw, których rozwiązaniem zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie była sprawą dzielącą Polaków. To kwestie, które nie dzielą, a odwrotnie, stanowią zaproszenie do współpracy. Tej współpracy, podkreślę to raz jeszcze, ze strony opozycji zabrakło. Ale na taką współpracę jest nadal szansa. Ja dalej będę otwarta na dialog i współdziałanie.
bo pytam, gdzie jest polityka w dotacjach na żłobki, wydatkach na oświatę czy naukę oraz wychowanie? A przecież tym wydatkom i tym potrzebom Polaków głosowała opozycja przy budżecie na rok 2015 przeciwko. Pierwsze pół roku moich rządów upłynęło w szczególnej sytuacji międzynarodowej. W exposé zapowiedziałam troskę o bezpieczeństwo państwa, czemu służy nie tylko zwiększenie wydatków na armię, ale także nasza polityka zagraniczna. Fundamentem tej polityki jest nasza wiarygodność u partnerów z NATO i Unii. Wymaga to od nas z jednej strony unikania wszelakich radykalizmów, straszenia i awanturnictwa, z drugiej zaś strony wymaga stawania w obronie tych ideałów i wartości w polityce międzynarodowej, które są gwarantem respektowania prawa do wolności i niepodległości także w Polsce. Przepraszam. Dzięki naszej konsekwencji i działaniom udało się utrzymać solidarność państw Zachodu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Podczas ostatniej Rady Europejskiej zrobiliśmy duży krok w kierunku utworzenia Unii Energetycznej. Szanowni Państwo, filozofią mojego rządu jest umiarkowanie, zdrowy rozsądek i konsekwencja w działaniu. Staramy się podchodzić do problemów, które musimy rozwiązywać nie z perspektywy władzy, ale z perspektywy zwykłego obywatela. Wiemy, że dziś prócz szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski bardzo ważna dla Polaków jest praca. Stała praca to poczucie stabilności w rodzinie i możliwość planowania swojej przyszłości. To wreszcie możliwość wspierania własnych dzieci i własnych rodziców. Dziś ponad 16 milionów Polaków ma pracę. To największa liczba po 1989 roku. Celem mojego rządu jest prowadzenie takiej polityki społecznej i gospodarczej, by miejsc pracy w Polsce było coraz więcej i aby ci, którzy pracę mają, nie musieli drżeć z obawy przed jej utratą. Tu także potrzeba umiarkowania i rozsądku. Wszelkie radykalne ruchy, populistyczne zagrania, próby znalezienia łatwych odpowiedzi na trudne pytania to niebezpieczeństwo destabilizacji sytuacji gospodarczej. To zagrożenie dla dobrej przyszłości polskich rodzin. Tak jak do tej pory ja i mój rząd będziemy ciężko pracować, by w bezpiecznej Polsce żyły bezpieczne polskie rodziny. Bardzo dziękuję za te pół roku współpracy wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji naszych planów dla Polski. Przede wszystkim chciałam podziękować Polakom. Polakom za mnóstwo życzliwości, z którą się spotykam. I zawsze w tych momentach pamiętam, że moim pracodawcą są Polacy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani premier. Dziękuję państwu.